O mój Boże, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Super Power Training Simulator właśnie się objawił. Gra w niego aktualnie chyba ze 30 tysięcy osób, więcej niż na Jailbreaku, tak więc musimy go sprawdzić. Sprawdźmy, co tu jest, jeszcze go nawet nie odpaliłem, ale już jestem podekscytowany. Może to być coś fajnego, a może być jednocześnie coś słabego, ale sądząc po lajkach, no muszę zagrać, żeby zalajkować, to nie zalajkujemy. Ale dobra, słuchajcie, będzie to coś super na pewno, obstawiam, że to będzie coś fajnego. Przeczytajmy: Welcome to Super Powers Training Simulator. Train your fist to punch like a superman. Czyli możemy trenować nasze pięści, żeby być supermanem. Czy trenuj swoje ciało, żeby zostać invincible, czyli niepokonanym. Nie wiem, co znaczy invincible. Napiszcie w komentarzu. Ale dobra, train your mind to achieve psychic powers, czyli laserki z oczu i tak dalej. Zobaczmy, co dalej. Train your speed. Trenuj swoją szybkość, żeby się teleportować. Dobra, to było słabe trenowanie, ale dobrze. Take your path of superhero or supervillain, czyli albo możemy być superbohaterem, albo tym złym. Collect the global leaderboards and much more. Jakieś update'y, w ogóle właśnie. Playing, 18 tysięcy osób w to gra. Wow, tak więc słuchajcie, moi kochani, odpalamy to. Wy w tym czasie łapka w górę zostaw, drogi widzu. Dobijamy 400 tysięcy subów do końca. Do końca tego roku, tak więc na co czekasz? Zostaw tego suba, no ile można tutaj czekać, żebyś tego suba zostawił? No come on, ziomeczku, no proszę cię o to. Dobrze, Super Power Training Simulator, reklamy już były, już pewnie udostępniłeś ten filmik swoim znajomym. Powiedzieć, wbijaj tutaj do AdMirosa, wow, fajne filmiki w ogóle, weź tutaj, co tu się dzieje. Filmiki super i w ogóle wszystko fajne. Super Power Training Simulator, przechodzimy do gry. Mam nadzieję, że będzie fajna. W ogóle mam czapkę Thora. Drugi raz już ją zakładam. O, siema. Okej. Jesteśmy. Nie ma muzyki. Ho, będę musiał wstawić. Dobrze. Okej, mamy poradnik. Jesteśmy na razie zwykłym człowiekiem. Jesteśmy Admirosem. Wow, jestem Admirosem. Dobra, tak ogólnie jestem Admirosem. Click here to talk. Saf. Hello. Newcomer, nice to meet you. My name is Stofane. Ziomek jest super Robloxianinem. Albo super Robloxem? Nieważne, dobra. Przeczytajmy, co daje. Just call me Saf, here I can help you. Super, dobrze, będziesz pomagał mi trenować moje supermoce. Yes, chcę trenować supermoce. No tak, w końcu pojawił się tryb o super bohaterach, taki porządny chyba. But you need to know that it will be a long and tough journey. Będzie ciężko, będzie trzeba ciężko trenować, wiadomo, no przecież jak chodzicie, ktoś chodzi na siłownię, to nie miesiąc, tydzień będzie chodził, to nic mu to praktycznie nie da. Trzeba chodzić miesiącami, a nawet powiedzmy latami, żeby zrobić supermana z siebie, co nie? You will need to practice and train very hard to cross the human realm. Okej. Don't sacrifice your dream. Then let your dream become a sacrifice. Wow, that's very philosophical. Now let's start. There are few things you need to know. First, you always have to be careful. Okej. Dobrze. I niektórzy są silniejsi. Okej. Ziomek, przestań do mnie już mówić. Jeszcze mam kaszę, przepraszam w ogóle za to. Razy dwa, razy osiem. Okej. Boże, ileż to można? Tarararararara, ta, tarara. W ogóle jesteśmy w jakimś miasteczku superbohaterów. Wow, co tam jest, jakiś super wulkan. Ale dobrze. Gdzie możemy trenować? Wszędzie chyba na to wychodzi. W ogóle mamy rangi nad głową i to już mi się podoba. Main quest. Train your strength, czyli trenuj swoją siłę. Właśnie zabił mnie jakiś superbohater. Smutek wielki. Dobrze, trenujemy nasze pięści. Puf. Plus jeden siły. Tysz. Yeah. Ta-n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 a. Co on tu chce? Please. Co on chce, please? Słuchajcie, bo został zabity. Jestem widzem, please, dodaj do znajomych. Sorry, ziomeczku, ale ja tylko dodaję wspierających. Niebieski magiczny przycisk obok przycisku subskrybuj. Polecam nacisnąć, zobaczyć, jakie fajne ikonki dostajecie i tak dalej. No patrzcie, teraz ten ziomek będzie za mną łaził cały odcinek i będzie prosił, a ja go i tak nie dodam, dopóki nie zostanie wspierającym. No bo wiecie, wspierający, dodanie do znajomych, prestiż w ogóle. O, ja mam admirosa w znajomych, hoho, wy nie macie, jestem lepszy, hu. Dobrze, tak więc trenowałem nasze pięści. Train your body toughness. Czyli pompki, czyli pompa, właśnie, pompa, ostra pompa. Fuu, w ogóle widać dziurę w mojej brodzie, tam muszę sobie głowę chyba zmniejszyć. Ała!
Jakiś ziomek mnie uderzył, przecież ja trenowałem. Jesus, nie robi się tak. Spawn, chcę wrócić tutaj do mojego treningu. Dobra, fuf. I super chyba tutaj bohater nas zaatakował i przez to właśnie, no, trenujemy. Czyliś tutaj kondycję chyba trenujemy robiąc pompki, tak mi się wydaje. Jak myślicie? Będziemy Torem? Thor! W ogóle Thor, oglądałem chyba jeden filmik, film Thora. Ten właśnie, taki powiedzmy z tych nowych. Ale ten no, Thor mi tak średnio przypadł do gustu. Ale czapka fajna, co nie? Może powinienem obejrzeć drugą część, bo chyba też było. W ogóle Avengersów powinienem obejrzeć kolejnych. Co mam zaległości superbohaterów, naprawdę. Dobrze, koniec tego treningu ciężkiego. PvP równa się kill, okej. Dobrze, siema ziomeczku. Good job, now in order to become stronger, you'll have to train your movement speed and jump power too. Wow. Dobrze, czyli... Yes, przybrałem na sile, dobra. Movement and jump. Ej, serio? Czyli jesteśmy zwykłym człowiekiem, który zostaje super bohaterem, trenując swoje skille. Czy to jest możliwe? Nie wiem. Ale tak na to wychodzi, że jest. Dobrze. A więc trenujemy prędkość i skoki. Siu. Patrzcie. A jak skoki trenuję? Ej, nie... Jump ability, ale nie trenuje mi skoków. Jak trenować skoki? Dobra, potrenujmy movement może. Cyk. Zobaczcie, ja się przemieszczam chyba troszeczkę szybciej. Tak mi się wydaje, że ja tutaj... Please dodaj, patrzcie. Nie dodam. Nie jesteś. Jesteś w wspierającym. Sio. Tu. Tak napisałem mu, no bo takie mamy zasady. A to chyba tutaj dodaj. No come on, jak będziecie tak spamować, to wezmę takiego ziomeczka. No dobra, nie zbanuję go, bo może zostanie wspierającym, więc wiecie, tak to mniej więcej powiedzmy. Ale halo, czemu nie mogę trenować moich skoków? Mogę się bić, ale coś tu... O! Skoki się trenuje na trawie, okej, dobrze. Nie wiedziałem, że nie można trenować skoków. Please, oglądam. Nie dodam. Idź sobie. Ludzie są czasami... irytujący. Nie wiem, czy to dostał w ogóle tą wiadomość, ale ktoś mnie zabił. Come on, jakiś ziomeczek tu mnie zabił. Wersja 1.3. W ogóle, swoją drogą, zobaczmy, kiedy ten tryb powstał. W sierpniu niby powstał, a teraz został zaupdate'owany i nagle myk, tutaj wszyscy grają w ten trybix. Dobrze, potrenujmy nasze skoki. Zobaczmy, jakie kolejne moce będzie można tutaj odblokować. Tu. Od zwykłego człowieka do super bohatera. To jest dopiero moc. Ja to po prostu uwielbiam. Rank up. Zdobyłem wyższą rangę. A, dobra, jeszcze questa nie wykonałem. Questa jeszcze nie wykonałem. Ale jak widzicie, wyższą rangę już tutaj zdobyłem. Ale zaraz wykonamy sobie questa. Ostatni skok. Jest, dobra, mamy rangę drugą. Znów mnie ktoś zabił. No niestety, jak widzicie, życie początkującego superbohatera nie jest łatwe. Wszyscy są w takim parku do trenowania i niestety złe rzeczy się dzieją tutaj. Ponieważ, you know, wiecie o co chodzi, co nie? Złe rzeczy się dzieją, bo inni nas zabijają, no i nie jest nam wesoło. Jakby nie zabijali, to byłoby nam trochę weselej. Now we will talk about the most important thing. The mind, czyli mózg, IQ będziemy trenować. To jest ważne. You probably don't know what psychic powers are real. Oh, nie wiedziałem, że moce psychiczne są prawdziwe, naprawdę? Wow. Wystarczająco inteligentny mózg może stać się niewidzialny. To ile muszę mieć IQ? Bo ja mam 0 IQ. Ale Damian ma 4 razy więcej IQ ode mnie. A 4 razy 0 to dalej 0, więc ho, taki śmieszny żart, co nie? Dobrze. Boom. Mogę stać się niewidzialny? Tam było... Właśnie, tam było invisible czy... Okej, dobra, psychic power, okej, czyli musimy train your mind. Zobaczcie, złożyłem tak fajnie nóżki. Trenuję swój umysł. Psychiczne moce, i to jest ten ziomeczek. Nie dodam cię i tak, nie dodam cię, choćby nie wiem co. Możesz zostać wspierającym, wtedy cię dodam. Patrzcie, będzie coś pisał. O, killer 3, 5, 6, 7, 4, 9. Obstawiam, że to też jest widz, ale jakoś nie pisze nic, co nie? Trenujemy mózg. Ale mózg się trudno trenuje, zobaczcie. No tutaj trzeba być cierpliwym. Trzeba mieć cierpliwość, więc w tym czasie mogę wam pokazać na przykład, że mam pilot DOS-owy. Tak, to jest pilot DOS-owy, właśnie umarłem, dziękuję. Super tryb, najlepszy na świecie. Ludzie zabijają superbohaterów początkujących.
Nie robi się tak. Dobrze, udajmy się w jakieś ustronne miejsce. Wiadomo, umysł trzeba trenować w jakimś zacisznym miejscu. Gdzieś, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał. Tam. Na przykład, no może nie tutaj, ale kliknę właśnie trójeczkę, to od razu mi odpala trening mózgu. Myślę, że tu będzie dostatecznie daleko, co nie? Co tam pisze? Co się wali? Nie wiem, o co mu chodzi. Czy on mnie tutaj próbuje obrazić? Pogadajmy z nim, zobaczmy, zróbmy roleplay. Czy ty mnie chcesz obrazić? Nigdy chyba nikt tyle fejmu nie dostał ode mnie jak Najsak dzisiaj. Zobaczymy. Nie. Okej. Dobra, niezłe. W ogóle pokazywałem pilota do sowy, co nie? Ej, może pokażę wam sowę, patrzcie. Znikam z ekranu. Sowo, czy starczy ci kabla, żeby cię pokazać? O nie, sowie chyba nie starczy kabla. I starczy, patrzcie, mam sowę taką. W ogóle podniosę... Pod sową znalazłem dwie naklejki jakiegoś piłkarza. No nie wiem, kto to jest. Wiecie, co to za piłkarz? Bo to z Biedronki jeszcze takie naklejki. Tak teraz się trenuje taki piłkarz, co nie? Ale dobra, nieistotne. To nie jest materiał sponsorowany. To jest moja sowa. Nazywam ją Brunhilda. Jak ją odpalimy z pilota... Halo, sowa, odpal się. O, to świeci na różne kolory. Tak tylko chciałem wam tutaj pokazać taką... ciekawostkę, kiedy trenujemy nasz mózg. No, a te z Biedronki kartę nie wiem od kiedy mam, chyba od dawna. No, tak więc trenujemy, mamy już prawie wytrenowany nasz umysł. Nasz umysł jest już wise? Chyba tak się to mówi. Co tam się ziomeczek? Grasz w Lumber Tycoon 2? Wiesz co, nigdy nie grałem. W ogóle powinienem nazwać jakichś takich ludzi, którzy tutaj mi ciągle przeszkadzają. Co nie, może przeszkadzacze. Chociaż w sumie to zbyt długie, co nie? Jak na przykład oglądacie pewnie Vito Minecraft, co nie? To on ma podglądarza. To może... Ała! Ja też bym sobie wymyślił jakiegoś super bohatera takiego tragicznego typu właśnie przeszkadzacz albo... No, nie wiem. Jak macie jakieś pomysły, to piszcie. Jakiego mógłbym stworzyć taką postać właśnie, powiedzmy, która przeszkadza trochę i się kręci. Noob? Nie wiem. Jakoś tak może? Czy coś w tym stylu? Dobrze, nasz umysł jest wytrenowany. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Click here to talk. Congratulations, now you can become invisible! Jest! Dziękuję ci. Dziękuję. Później jeszcze jakieś eksplozje. O, chyba musimy pięści do 1000 wytrenować, żeby walić. Dobra, jestem niewidzialny. No i elopaleno, co nie? I teraz już mam spokój. Hi, hi, hi. Dobrze, tak więc musimy jeszcze wytrenować nasze pięści z tego, co tutaj widzę. Do 1000. Naprawdę? Ej, możemy przynajmniej sobie zwiedzić miasto. Stałem się... Au! Nie ma mnie tu. Sio! Ej, jak ktoś ma wytrenowany lepiej umysł, to ciekawe, czy może widzieć niewidzialnych. Ej, on mnie widzi. Nie można to... Pewnie tak. Pewnie jak ma się super wytrenowany umysł, to widać tych niewidzialne osoby. Tak więc to jest miasto. Rozejrzyjmy się. On mnie śledzi. O nie, prześladowca. Może taki powinien postać wymyśleć. Prześladowca. To by było dobre, co nie? Tak wygląda nasz prześladowca właśnie tutaj. Hihi. Śledzi nas zawsze, na każdym kroku. Oh, hello there. Come on, zostaw mnie w spokoju, ziomeczku. Ej, czy my mamy naprawdę pięści wytrenować do 1000? Ej, można coś tu za Robuxy kupić? Let's see, bo w ogóle tego nie sprawdzałem. Wowowiwa, ale jesteśmy super bohaterem. Bogiem jesteśmy, Admirosem. Ranga E. Dwie kreseczki, czyli to jest starszy. Tak, starszy? Tak, chyba to jest dwie kreseczki starszy. Nie, bo to z OSP kojarzę, to właśnie te rangi, co nie? To jest tak, strażak starszy, strażak to miał dwie kreseczki, o tyle wiem. Pewnie w wojsku jest podobnie, pewnie jest żołnierz, starszy żołnierz, coś w tym stylu. Dobra, tak mniej więcej. Ale dobrze, razy jeden. Okej, on mnie tutaj tłumaczył. Dobrze, mamy 90 czaszek, czyli my zbieramy te czachy, co nie, sobie tutaj. I możemy sobie zwiększyć razy moc. Dobrze. Za 100. Ta, to nieźle, niezły numer, patrzcie, żeby sobie zwiększyć. To możemy za 100, a mamy 90 tylko, więc nie możemy sobie zwiększyć. Skill. Okej, okay. Walk, run, push, invisibility. Tu jest jeszcze więcej skilli. Wow. Jest, za Robuxiaki można kupić. Ho, ho. Dobrze, tak więc umarłem.
ale nie przejmujmy się tym. Możemy zostawić łapkę w górę? Chciałem to powiedzieć. Tak, za robuxy, które wydaje. Zobaczmy, special settings. Tekst. Okej, spoko, auto training. Auto training, czyli będzie można idlować, czyli zostawić komputer włączony i ten. Dobra, niewidzialność. Dobrze, tak więc kupmy sobie za robuxiaki coś. O Jezu, a VIP ile kosztuje? A tu tylko, VIP-a można kupić na jakiś czas tylko. Ale cwane tutaj ziomeczki. Dobra, subscription plan, 1 week, 400 robuxów, 1 miesiąc 800, daily rewards, 2 razy, dobrze, ja myślę, że zacznę od czegoś prostego, czyli 100 robuxów czy 400? Yikes, przywalił mi, tam w ogóle są jakieś rzeczy, trzeba będzie tam pójść i zobaczyć te telewizorki, o co chodzi. Dobrze, pyk, niewidzialność, czy jestem już niewidzialny? Powiedzcie, że jestem, dobra, ale tak pewnie mnie wszyscy widzą, nie wiem czemu. Dobra, special, boom, za 200... czy za 400, dobra, na razie weźmy sobie 200, nie potrzebujemy aż tak bardzo, co nie? 100, pyk, mamy 200, no to sobie zwiększamy nasze pięści, menu, skill, chodź, on mnie gdzieś chce zaprowadzić, o nie, dobra, bo miałem sobie kupić info, pyk, fist strength, boom, confirm, razy 2, jakbym chciał jeszcze, za 200, mamy 190, nie możemy razy 4, najgorzej na świecie. Mogę trenować pięści? Mogę, dobra, ale mamy po 2, to i tak jest za mało, jakbym chciał jeszcze po 2. Ej, dobra, jolo, co nie, wydajemy robuxów milion na właśnie ten tryb. 500 robuxów wydałem właśnie na ten tryb, pozdro 600, dziękuję, dobranoc. Zostało mi 312, ale myślę, że warto tutaj te nasze pięści ulepszyć, a jakbym chciał... razy 8? Jasne, biorę to. I pyk, patrzcie, plus 8 teraz dostajemy, no teraz leci zdecydowanie szybciej. Nasze pięści możemy szybciej trenować. Zobaczmy, gdzie chce nas zaprowadzić nasz tutaj. No dobra, nieważne. Trenujemy dalej, nie poddajemy się tutaj, jesteśmy super bohaterem, więc no wiadomo, trzeba tutaj pięści trenować, wszystko, żeby jak być tutaj jak najsilniejszym. W ogóle ten tryb jest na pierwszym miejscu na Robloxie, tak więc ho, 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 co nie? Przestań mnie ścigać i przestań mnie bić. Ziomek, ziombel bombel, proszę. Zostaw mnie. Ja chcę tylko się dostać do moich telewizorków. Bycie niewidzialnym jest super. Ale w ogóle fajne są zrobione te ikonki, zobaczcie. Plus jeden. Jeszcze jump nam przybywa. Jesteśmy super bohaterem. Wstawiam, że już kiedyś był taki tryb. Tylko, że ten akurat się tak wbił, bo wow, super bohaterowie. Super, co nie? Tak więc myślę, że pod tym odcinkiem z 5000 łapek dacie radę wbić, ponieważ jest to fajny odcinek, nie ma co. Nie ma co ukrywać. Jeszcze mam problemy z gardłem. No i kurde, ziomek. Nienawidzę takich ludzi, co nie? Oni są po prostu niemożliwi, co nie? Dobra, niewidzialność. Dobra, trenujemy. Bycie super bohatera nie jest łatwe. Jakim cudem w ogóle oni mnie widzą? Od tego zacznijmy. Mam tryb niewidzialności, ale... Może oni mają jakieś inne wykrywanie jakichś tutaj niewidzialnych ludzi, coś na tej zasadzie. Jest taka opcja, co nie? Jest taka opcja. Ale dobra, jesteśmy niewidzialni, więc powiedzmy, że... On nas widzi, co nie? On musi mieć wykrywanie niewidzialności, to jest na 100% pewne. Ale dobra, pójdźmy tam do tego miejsca, do którego chcieliśmy się udać, czyli na koniec mapy. Nie zabijaj mnie, nawet nie próbuj, on sobie macha tutaj. Nie, znowu ten najgorszy ziomek. Wali tutaj pięściami. Dobra, prawie mamy questowy, a tu są leaderboardsy na końcu, spoko. Czyli te telewizorki to są leaderboardsy. Bardzo fajnie, w ogóle zaraz questa wykonamy, więc wiecie. Dostaniemy 100 czaszeczek, ale... Wiecie, o co chodzi, co nie? Zobaczymy, co będzie dalej. Leaderboardsy. Kto jest tutaj najlepszym bohaterem? Superheroes. To... Okej, okay, superhumans, superheroes, jakieś super ludzie. To są leaderboardsy taktyczne, co nie? Ale dobra, zaraz questa naszego wykonamy. Więc zobaczymy, co dostaniemy kolejną, jaką kolejną supermoc, co nie? No to jest ciekawe, nie ma co ukrywać. Fajny trybik powstał, do pogrania, co nie? Do poklikania oczywiście. Więc jak najbardziej tutaj polecam, co nie? Trybikens. Dobrze. A więc udało nam się wykonać questa. 3, 2, 1, boom, done. Teraz mogą mnie zabić. Tyk. Myślisz, że co, fajny jesteś? No. Prześladowcy, kurczę, najgorsi. O, dobra, zabił mnie. No i co, zadowolony jesteś z siebie, ziomek? No. No, najgorzej na świecie. Dobrze. A więc oddajmy naszego questa. Siema, Satch.
Click here to talk. Sat. Good. From now you press I execute. Energy sphere. R. Hej, czyli teraz możemy pod R. Okej. Czyli będziemy mogli odbijać obrażenia teraz widzę. Ale dobra, to jeszcze nie możemy. Dobrze, czyli patrzcie, pod R teraz możemy strzelać z pięści. Ogniste kule możemy puszczać, bo już mamy wytrenowane pięści. Mamy tak silną pięść, że tworzymy ogniste kule za pomocą pięści i patrzcie, to one lecą, co nie? A jak tak zrobię? O, tak wygląda super. No, ale teraz będziemy musieli przytrenować troszeczkę nasze ciało, czyli będziemy musieli robić pompki. Fu, co nie? I jak będziemy mieli 1000, to będziemy mogli, tak będziemy wykoksowani, że będziemy odbijać obrażenie. Ale dobra, myślę, że w tym miejscu możemy sobie odcinek zakończyć. Wiem, że był fajny. Jak zostawicie 1000 łapek w górę, to od razu zrobimy kolejny jakiś odcineczek z tego, bo jest fajny tryb i w ogóle mamy trzecią rangę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć, jedenaście rang tu jest. No, myślę, że warto będzie wszystkie odblokować. Nawet nie wiedziałem, że to można tak kliknąć. Ale dobrze, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Oczywiście zostawcie taktyczną łapę w górę, zostawcie subskrypcję. Akcja 400 tysięcy subskrypcji do końca tego roku dalej trwa. Tak więc myślę, że możecie to zrobić, możecie zostawić subka. I mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, udostępnicie ten filmik i tak dalej. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. To tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć!